Witam ponownie w drugiej części z opuszczonego ośrodka wypoczynkowego. Jeżeli ktoś nie oglądał pierwszej części, to zapraszam do jej obejrzenia. I przypominam, że w tej części będziemy zwiedzać resztę kuchni i jej zaplecze oraz siłownię, piwnicę, jak i również domki letniskowe. Tutaj widzimy zlewy. Ta część mogła służyć do mycia warzyw i owoców. Następny przecionek i widać deskę, klocek do ubijania mięsa. Ta część za kratami niestety jest zamknięta. Na regale jeszcze leży zeszyt z przychodami i rozchodami towarów. Co jeszcze w nim widać? Dżem, marchew, kapustę, ogórki, jajka i wiele innych produktów. Tuż obok kuchni ta strona to są przejścia służbowe dla pracowników ośrodka. A co w nim znajdziemy? Waga, lodówka, na cenę pomieszczeniu też lodówka. Tutaj chyba pomieszczenie socjalne. A tu chyba musiał znajdować się magazyn z żywnością. Widać starą wagę. Nazwa Lubelskiej Fabryki Wag. A na regałach pełno słoików. I też na ziemi w skrzynce pełno wieczek od słoików. Ok, idziemy dalej. I następny magazyn, ale tu widać biurko, więc mogli tutaj również wydawać, jak i przyjmować żywność i z niej się w tym pomieszczeniu rozliczać. To mi wygląda na taki mały sklepik. I korytarzem idziemy dalej. I jak w każdych domach, zakładach, łazienki.
Fajny efekt daje ta farba, która schodzi z drzwi i futryn. A teraz kierujemy się z drugiej strony recepcji i poznamy ją od środka, jak i do siłowni. Tu na korytarzyku znów widać lodówkę. No i wejście do recepcji. Trochę rzeczy jeszcze tu się znajduje. Dostanę faktury. Dziurkacz. W worku chyba jeszcze jakieś żarówki. Jakaś książka od Paryża do Sydney. Tu zaplecze recepcji, następna łazienka, a w niej telewizor. I znów regały. Na regałach siedzonko dla dziecka, na rower. Książki, ozdoby świąteczne. Teraz idziemy do siłowni. Dosyć duże pomieszczenie do ćwiczeń. Jeszcze są drabinki gimnastyczne. Siłownia może już dużo straciła wyposażenia, ale jeszcze coś można znaleźć. Siłka już zwiedzona i teraz będziemy się kierować do piwnicy.
a na dole widać pełno skrzynek do napoi. Jeszcze w niektórych są puste butelki. Piwnice też mają dużo pomieszczeń, zakrętów. Tu regały, a na nich te skrzynki z butelkami. Tuż obok też regały, ale szklane. Dwa schodki do góry i tutaj widać resztki sprzętu lekarskiego. Szafki, jakieś dwa parawany czy coś w tym stylu. Może tu był gabinet, albo tutaj tylko przechowywali stare, niepotrzebne sprzęty. Kierujemy się dalej. Przepraszam za jakość obrazu, ale myślałem, że moja latarka da radę. No ale najgorzej nie jest. Następny magazynek. Również ciekawy. W nim znajdują się jakieś naczynia i stare telefony. Jeszcze żelazko i stare radio. Ciężko po tej piwnicy chodzić, ponieważ jest tutaj dużo wody. Obuwie moje trochę nie jest przystosowane do takich warunków. No ale odpuścić sobie piwnicę to grzech. Tu ciężko określić, co tu było. Jest deska do prasowania. Tuż obok w następnym pomieszczeniu prasownica lub maglownica. Widać jakieś miski, proszek, więc sądzę, że to była pralnia, ale coś mała na ten cały środek. Tu też ciekawe łóżko, fotel, stolik, dalej łazienka. To pomieszczenie to pokoik socjalny dla pracownika, co obsługiwał kotłownię. W korytarzu stary odkurzacz. I warsztacik, też ciekawy. Nie aż taki pusty, bo coś tu jeszcze znajdziemy. Kleje, farby, szpachelki, śrubki, nakrętki.
Również można tu znaleźć wkrętarkę. A tu kotłownia, całe serce grzewcze ośrodka. Jest tu pełno pomp, zaworów. Następna graciarnia. Znowu skrzynki z butelkami. A w skrzynce stare butelki po wodzie mineralnej. Perła połczyńska. Pełno tu regałów, ale najważniejsze, że nie pustych, bo oko cieszy, jak coś na nich jest. A też jest tu ciekawie, stare telewizory, telefony, radia. Jak wspomniałem wcześniej, jest tu wiele zakrętów i można się tu naprawdę zgubić. Fajny klimat daje te krzesło i rowerek do ćwiczeń na korytarzu. To pomieszczenie, do którego wchodzimy, też znajduje się w piwnicy, a tutaj jest sauna.
i idziemy dalej korytarzem piwnicznym. A tu po lewej magazyn porcelany. Jest jej naprawdę dużo. Na każdym regale znajduje się jakaś porcelana. Tu chyba jakaś sokowirówka. Niektóre naczynia jeszcze są nowe i zapakowane w kartony. A tutaj widać lampki do wina. Jeszcze nowe, zapakowane. Te pomieszczenie to archiwum. Tu znajdziemy karty drogowe chyba dla kierowców, korespondencję przychodzącą i wychodzącą, rachunki wpłat,